Polski konsul generalny w Manchesterze będzie monitorował śledztwo brytyjskiej policji w sprawie ataku na 21-letniego Polaka. Mężczyzna w mieście Telford został raniony rozbitą butelką w szyję i trafił do szpitala. To już kolejny w ostatnim czasie atak na Polaków w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z informacjami ambasady polskiej w Londynie, w ciągu kilku ostatnich miesięcy polskie służby konsularne interweniowały w ponad 30 przypadkach incydentów, które są badane jako potencjalnie motywowane nienawiścią na tle narodowościowym. W najpoważniejszym wydarzeniu tego typu w mieście Harlow zginął 40-letni Polak. Papież Franciszek po raz kolejny apeluje o pomoc uchodźcom. Na spotkaniu z absolwentami szkół jezuickich prosił, aby przyjmować uchodźców w domach i we wspólnotach po to, aby ich pierwsze doświadczenie pobytu w Europie nie było traumą spania w zimnie na ulicy. Autentyczna gościnność jest głęboką wartością ewangeliczną, która podsyca miłość i jest największą gwarancją naszego bezpieczeństwa przed obrzydliwymi atakami terroryzmu, powiedział Franciszek. Trzech żołnierzy, którzy w trakcie głośnej awantury w giżyckim hotelu pobiło policjantów, usłyszało zarzuty. To oficerowie 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego. Jeden z nich usłyszał zarzut znieważenia, dwóch także naruszenia nietykalności policjantów. Dodatkowo jeden z oficerów usłyszał również zarzut naruszenia nietykalności pracownika hotelu. Za te zarzuty grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Trzej żołnierze po przesłuchaniu zostali za poręczeniem majątkowym wypuszczeni do domów. Wojsko już zapowiedziało wydalenie ich ze służby. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ibris na zlecenie Onetu, gdyby wybory odbywały się we wrześniu, to do Sejmu weszłyby 4 partie. Z danych Ibris wynika, że poparcie dla PiS spadło do 31,2%. To o prawie 3 punkty mniej w porównaniu do zeszłego miesiąca. Nowoczesna zdobyła 20%, to wzrost o 2 punkty. Do Sejmu weszłaby także Platforma Obywatelska z wynikiem 18,2% oraz Kukiz 15 z poparciem 9%. Obie partie popiera o 1 punkt procentowy mniej wyborców niż w sierpniu. Warszawski sąd wydał, być może, przełomowy dla polskich kierowców wyrok. Sprawa dotyczy jazdy po buspasie. Kierowca, który poruszał się takim pasem po warszawskiej trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. Nie przyjął mandatu, więc skierowano sprawę do sądu. Okazało się, że znak informujący o początku pasa tylko dla autobusów i taksówek nie figuruje w zatwierdzonej w 2014 roku organizacji ruchu na tym odcinku trasy. Sąd w Warszawie zakwestionował legalność znaku na trasie Łazienkowskiej i uniewinnił kierowcę. Podobne problemy z brakiem zawiadomienia inżyniera miasta odnośnie ustawienia znaków drogowych, m.in. buspasów, mogą dotyczyć wielu miejsc w całej Polsce, o czym od lat alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.